Więc proszę Państwa, wyprowadziliśmy taki wzór, który nam mówi, że każdy z tych trzech składników, które musimy dodawać, żeby obliczyć to G00, składa się z analogicznego składnika Ale dla trójwymiarowej metryki tego S. No i takiego kwadratowego wyrażenia w krzywiznie zewnętrznej. Zwracam tylko uwagę na to, że tutaj zawsze występują takie gammy z zerem na górze, które są minus K oraz takie gammy z zerem na dole, które są też minus K w przypadku yy, gdy yy, ta transwersalna współrzędna jest, ma charakter prze, czasowy, ale gdyby miała przestrzenny, to tutaj by było plus. W związku z tym takie wyrażenie to jest k razy k, ale gdyby to zero miało charakter przestrzenny, to to by było minus k. W związku z tym ten wzór jest yy, słuszny gdy współrzędna, transwersalna, ta zerowa ma charakter czasowy, czyli gdy powierzchnia ma charakter przestrzenny, a w przeciwnym przypadku to tutaj są przeciwne znaki. No i to mniej więcej złoży się do tego, że ten znak tutaj przed tym kwadratowym wyrażeniem w k będzie przeciwny. To tylko tak zwracam uwagę. O, to jest ta różnica. Dobrze. No to teraz już możemy sobie zacząć dodawać. a no i proszę Państwa, właśnie. Wypiszmy sobie takie trzy wyrażenia. Można powiedzieć, że stosuję metodę niefer, prawda, dlatego, że bardzo, bardzo wyspecyfikowałem ten układ współrzędnych. Nie dosyć, że Wybrałem układ Gauss'a, to jeszcze sobie ten układ współrzędnych trójwymiarowy wyspecyfikowałem, tak, żeby w tym punkcie, w którym liczę, ta metryka była taka specjalna. No ale cóż, proszę Państwa, <laughs> można powiedzieć, że używanie konia albo maszyny parowej do, do wykonywania trudnych prac fizycznych to też jest nie fair, bo, bo pierwotnie musieliśmy to robić. Rękami. No dobrze, więc napiszmy tak. R1, 2, 1, 2 to się równa. Podobne wyrażenie, ale trójwymiarowe. Plus K1, 1K 2, 2. Minus, no to jedynkę jest trzeba. K1, 2, K2, 1. No to napiszmy sobie tak. R2, 3, 2, 3 to będzie to trójwymiarowe 2, 3, 2, 3 plus K. 2, 2, k, 3, 3 minus k, 2, 3, k, 3, 2. No i r, 3, 1, 3, 1 to się równa analogiczne wyrażenie trójwymiarowe plus k 3 3 k 1 1 minus k 3 1 k 1 3 No i teraz widać wyraźnie co się dzieje. Proszę państwa, o to, o to wszystko co tutaj stoi. To wszystko, co tutaj stoi, to jest właśnie... To jest równe dwa razy, yy, no właśnie, to, co tam jest. A te, to napiszmy to wyraźnie, to jest tak. Trejska, to co to jest? To jest k1, 1, 1 plus k2, 2 plus k3, 3 do kwadratu, ale minus no, ślad podwójnego, czyli to jest tak, k, l, k, l, k. No i widać, że to jest to samo. No w szczególności na przykład yy, kwadraty takich yy, diagonalnych wyrażeń nie wystąpią, bo tutaj są kwadraty, ale tu też są takie i one się odejmą. No i zostaną tylko te podwojone iloczyny, no i dla, stąd jest właśnie, właśnie ta dwójka. E, przepraszam bardzo, to znaczy dwa razy to to jest tyle, czyli tu jest, przepraszam bardzo, to jest jedna druga. Tak, tak, bo tu będą podwojone iloczyny. Na przykład ben, będzie K1,1 razy K2,2 i razy 2, bo podwojony iloczyn, no i tutaj jest coś takiego, o, K1,1 razy K2,2. Więc... Więc takie rzeczy biorą się z podwojonych iloczynów tutaj, a takie rzeczy no, biorą się właśnie stąd, dlatego że te diagonalne się odejmą. No to jeszcze nam zostało obliczenie tego. Proszę Państwa, obliczenie tego. No ale jak my to, to dodamy, to proszę Państwa, to jest nic innego, jakby... Zrobić coś takiego. R3, a tutaj KL, KL. Prawda? Czy to się zgadza? No oczywiście, bo będzie 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3 i tak dalej. No ale jeszcze by musiało być 2, 1, 2, 1. Ale to jest to samo co 1. Także widać, że to. Da dwa razy więcej niż suma tych trzech, bo to będzie suma sześciu, prawda? Czyli żeby się to zgodziło, to trzeba tutaj postawić jedną drugą. A to jest nic innego jak tak. Zwężenie po pierwszym i, i y, y, trzecim to jest tenzor Ricci'ego trójwymiarowy, czyli LL. A zwężenie tensora Riciego, prawda, to jest nic innego jak po prostu trójwymiarowa krzywizna skalarna. No i tym sposobem chybaśmy wszystko dostali, prawda? Tak. Ten minus, który tam jest, to jest ten minus na zewnątrz. Jedna druga to jest ta jedna druga i ta jedna druga. No a ta zamiana znaku no, polega na tym, że te y, wyrażenia kwadratowe no, wchodzą ze znakiem plus, gdy sygnatura y, wektora ortonormalnego jest czasowa. No a jeśli nie to z minusem. No czyli mamy to twierdzenie Gaussa-Boneta udowodnione. No i proszę państwa, zastosujemy je do Metryki stacjonarnej i sferycznie symetrycznej. To zadanie postawił przed sobą Karl Schwarzschild na przełomie 15 i 16 roku. Rozwiązał je i w parę tygodni później zmarł. Ale to, co zrobił, było. No, niezwykle ważne. No więc, proszę Państwa, metryka miała wygląd jaki, proszę Państwa, no, miała jakiś taki wygląd a, czy tam minus a, dt kwadrat. I tutaj była metryka przestrzenna, którą można było no, na bardzo wiele różnych sposobów, może do tego rachunku, ja jakoś nie wiem dlaczego, ale wolę te współrzędne, jednorodne. To znaczy, że to jest metryka płaska, prawda? Metryka płaska, którą zapisaliśmy w ten sposób, że to jest d r kwadrat plus r kwadrat d omega we współrzędnych sferycznych. No ale to jest po prostu, jak, jak z tych współrzędnych sferycznych, to znaczy z tego era oraz kosinusów i sinusów tych kątów, które tu występują, zrobimy współrzędne kartezjańskie, no to będzie po prostu delta i j dx i dxj, czyli to jest metryka płaska. No a i tutaj stoi jakiś współczynnik, nazwijmy go sobie e do potęgi 2 psi. No i teraz równania Einsteina dla pustej przestrzeni bez żadnej materii polegają na tym, że G jest równe 0. No to w szczególności, prawda, G00 musi być równe 0. No w związku z tym będziemy mieli takie równanie, prawda? Czyli będziemy mieli równanie, że... Trójwymiarowa krzywizna skalarna równa się tam minus trejs k do kwadratu plus trejs k razy k. No ale proszę Państwa, łatwo widać, że to założenie ostateczności powoduje, że te ta krzywizna skalarna jest równa 0. No dlaczego? Bo metryka no, tak wygląda, ale nic nie zależy od czasu. No więc zobaczmy. Gamma 0 kl to jest 1 druga G 0 i tylko 0, dlatego że nie ma y, mieszanych członów. No i teraz będzie G0KL, ale 0K jest 0, bo to wszystko, bo nie ma tutaj mieszanych członów, minus G0LK, przepraszam, plus, minus GKL 0. No ale GKL to jest metryka płaska pomnożona przez czynnik, o którym... Schwarzschild założył, że nie zależy od czasu, prawda? No to jak nie zależy od czasu, no to to jest zero. No w związku z tym, proszę państwa, to wszystko jest równe zero, czyli musimy rozwiązać takie równanie, że trójwymiarowa krzywizna skalarna jest równa zero, prawda? Krzywizna skalarna tej Powierzchni te równe Konstans, czyli po prostu od, mamy taką trójwymiarową metrykę, to znaczy ja, ją, ja te rachunki będę robił właśnie w tym układzie niesferycznym, a kartezjańskim. Delta i j d x i d x I ta trójwymiarowa płaska metryka została pomnożona przez czynnik, który zależy tylko od y, promienia, prawda, tylko od promienia, za, za, prawda? czyli psi to jest funkcja, która zależy tylko od r, gdzie r, no to jest tam pierwiastek sumy on kwadratów tych współrzędnych. No, i trzeba rozwiązać to równanie, jedno równanie na, na jedną niewiadomą, właśnie na tę funkcję fi. Proszę Państwa, ja tutaj, te rachunki nie są trudne. No tak. Nie wiem, czy je zrobię do ostatniej kropli krwi, czy tylko pokażę, jak je zrobić. No zobaczymy, jak nam to będzie szło. No w każdym razie zwracamy uwagę na to, że GKL to jest równe delta Kl razy e do 2 phi. psi. Prawda? W związku z tym, jak Liczymy współczynniki koneksji. No to tak piszemy. Jedna druga, macież odwrotna. Odwrotna do delty to jest delta. No i jeszcze ten czynnik wyjdzie z, z odwrot, odwrotność, czyli E do minus 2 fi delta K. I. No i teraz proszę Państwa, musimy różniczkować. Musimy to różniczkować, ale to jest stałe, więc nasze różniczkowanie będzie tylko padało na to, prawda? Teraz jak różniczkujemy taki czynnik, to się powtórzy E do 2 psi, czyli to się, prawda, y, zlikwiduje razy pochodna wnętrza. A wnętrze to jest po pierwsze 2, no to tutaj będzie 2 i to będą tylko pochodne psi, tylko pochodne psi. W związku z tym widać, że tutaj będzie tak, delta i L, a pochodna ma być po M, więc jest psi M, to jest pochodna, to jest dM psi plus delta i M psi L no i minus delta L M, a różniczkujemy po i. Psi i. Taką stosuje, taki stosuje zapis, bo to jest prosto. No i teraz, proszę Państwa, to da delta KL, dwójka się uprości, czyli to będzie tak, delta i L, a tutaj pochodna psi w, w, o numerze M. Plus delta L, m, a tu pochodna Psi o numerze L. No a na samym końcu to tą, tą deltą podniesiemy tutaj do góry ten współczynnik. Proszę Państwa, tak wykorzystam tą płaską metrykę, która tutaj jest i te różne y, operacje będę wykonywał tak, jak gdyby ta metryka przestrzenna była po prostu płaska. No to wtedy, czyli napiszę to symbolicznie, tak, minus delta KI, a tutaj jest PSI z podniesionym wskaźnikiem, y, nie, dobrze zrobiłem, K. A nie, przepraszam. Nie co ja mówię. Delta LM zostaje. Delta LM, a ten wskaźnik I przy pomocy płaskiej metryki został podniesiony do góry, czyli jest psi k. O. Taki wzór. I będę te. Czyli udajemy, że istnieje na tej powierzchni ta płaska metryka. No ona istnieje dzięki wyborowi tego układu współrzędnych. I różne operacje tutaj się pojawią: jakieś laplacjany, jakieś takie rzeczy, ale to są takie laplacjany liczone względem tej metryki płaskiej. Prawda? Czyli to, co dobrze ze szkoły znamy. No i teraz, proszę Państwa, tak. No i teraz tu już jest dosyć prosty rachunek, mianowicie obliczmy sobie no tensor, wszystko teraz to jest geometria trójwymiarowa, prawda, trójwymiarowa, czyli trójwymiarowy wektor KLMN, no to jest DM gamma KLM minus DN gamma K. Ln. No i plus te dwa człony. Gamma K J, gamma J L. Minus gamma K J, gamma J L. No, i trzeba teraz te antysymetryczne wskaźniki MN tutaj antysymetrycznie wstawić, więc tu jest MN, a tu na odwrót NM. No i proszę Państwa, no i teraz wstawiamy to wszystko. To jest troszeczkę roboty. Ona zajmuje, zajmuje no w gruncie rzeczy kilka linijek. Jeszcze można. Teraz trójwymiarowego Ricci'ego obliczyć, no to będzie polegało to na tym, że na miejsce M wstawimy K, prawda? No bo trzeba to zwęzić w pierwszym i trzecim. No to Ln polega na tym, że w tych wzorach na miejsce M. Yy Na miejsce m wstawiamy k, no to jeszcze wstawmy dk gamma k l n minus dn gamma m k, k l no i minus gamma K, K, J, gamma, J, L, N i minus gamma, K, J, N, gamma, J, L, e, K. Cóż ja teraz powinienem powiedzieć? Że tu nie potrzeba żadnego skomplikowanego rozumowania. Wystarczy zręczność palców. Mianowicie trzeba to wstawić. No jest to troszkę roboty, dlatego że tu trzeba będzie dwa takie yy, nawiasy mnożyć przez siebie. I proszę Państwa, i wyjdzie na to, że R Skalarna krzywizna, to znaczy zwężenie jeszcze tego po l i n, to proszę Państwa, wyjdzie minus 4 Laplacian psi plus 2 kwadraty gradientu d i psi. d i psi. Gdzie uwaga? Ten Laplacian. To jest po prostu trójwymiarowy płaski Laplacian, czyli to jest d2 po dx kwadrat plus d2 po dy kwadrat plus d2. To wszystko liczymy w tych płaskich współrzędnych. No i teraz wreszcie trzeba ten, to założenie o sferycznej symetrii użyć. prawda? Co to znaczy? To znaczy, że psi zależy tylko od r no skoro tak, to d I psi to się równa pochodna psi po i tej współrzędnej, to jest pochodna psi po r to napiszemy psi prime prawda no bo pamiętamy że właśnie psi jest tylko funkcją jednej zmiennej tego r -a. no razy pochodna r po x ale to jest nic innego jak x i dzielone przez r, prawda? No a z kolei Laplacian psi w zmiennych, w zmiennych sferycznych, no to jest, jak to jest, proszę Państwa, to jest 1 przez r kwadrat. No i następnie trzeba wziąć r kwadrat psi pochodna i tutaj znów zróżniczkować po, po dr. No czyli proszę Państwa, mamy w końcu takie równanie. Podzielmy to tam przez 4. No i to równanie będzie tak. Laplacian, no podzielmy to przez 4, więc. Yy... Oj, przepraszam, tutaj jest minus, przepraszam bardzo, tu jest minus. Czyli tak jest. Laplasjan psi plus jedna druga no kwadrat gradientu psi równa się 0. No to jak wstawimy to, to założenie, no to mamy, że to jest tak, 1 przez r kwadrat, a tutaj jest r kwadrat psi prim, prim, prim oznacza pochodną po tej zmiennej radialnej, po tym r, jest równe no, jak zrobimy kwadrat tego, to jest wektor o długości 1, prawda? Bo jak pomnożymy go skalarnie przez x i przez r, to z tego wyjdzie r kwadrat, z tego wyjdzie l kwadrat. Czyli plus, przepraszam bardzo, plus 1 druga psi prim do kwadratu równa się 0. I teraz taki trik stosujemy, mianowicie pomnożmy obie strony tego równania przez r do czwartej. Przez r do czwartej, czyli to będzie r kwadrat i tak napiszę d po dr, z czego? Z r kwadrat d po dr. Prawda? No bo prim to jest d po dr. Pomnożyłem przez r do czwartej plus jedna druga. No i to r do czwartej wprowadzę pod ten nawias. To będzie r kwadrat d. Y, przepraszam, no to jest pochodna y, funkcji jednej zmiennej. d po dr c do kwadratu równa się 0. No, takie równanie. Po co ta cała zabawa? Ano po to, że ja to równanie prosto rozwiążę, jeśli dobiorę sobie taką zmienną, żeby ten operator r kwadrat d pod r to było po prostu różniczkowanie po tej zmiennej. Czyli chcę sobie wybrać taką zmienną, nazwijmy ją Xi, żeby R kwadrat d po dr było równe d po dXi. Jakby to była taka zmienna, no to tutaj by ciągle były tylko różni, właśnie te różniczkowania po xi i już by było łatwo. No to co to jest za zmienna? No to to równanie, jak obrócić, proszę Państwa, to wyjdzie nam, że d xi równa się 1 przez r kwadrat dr, czyli to jest minus d1 y, przez r, prawda, czyli stąd wniosek, że xi plus y, jakaś stała, nazwijmy ją c, to się równa minus, albo napiszę minus tutaj stała C to się równa minus 1 przez r. No to jest taka, taka zmienna, prawda? Xi równa się c minus 1 przez r. O, jest taka z, zmienna. No to w tej, to proszę państwa, Tutaj ciągle ten operator występuje, prawda? Czyli to jest tak. D2 po dxi kwadrat z tego psi plus jedna druga dpsi po dxi do kwadratu równa się 0. Proszę Państwa, to y, widać, że tutaj nie występuje sama funkcja, tylko występują, y, występują jej pochodne. No to może sobie oznaczmy, o, oznaczmy sobie to d po dksi, d psi po dksi, oznaczmy sobie f. No skoro tak, no to może żeby już tutaj prawda no to, no to tamta, to jest d pod x tej naszej funkcji przepraszam tej naszej funkcji f plus jedna druga f kwadrat równa się 0 no to to jest typowe równanie które się metodą separacji zmiennych rozwiązuje, tak, bo to będzie jak... to będzie d xi równa się minus 2 dF przez f kwadrat. No, czyli to się równa 2, d 1 przez f. No i w związku z tym widzimy, że to kwi to się równa 2 przez f, No i f w związku z tym równa się 2 przez xi, minus t, tak? Tak tak no stała, ale ja stałą całkowania już tu uwzględniłem. Także no tak, tak, rzeczywiście. Mogłem powiedzieć, że ta stała jest no w gruncie rzeczy ta stała jest nieistotna, dlatego, że to jest wybór współrzędnych, to ja mogłem wybrać tak. No i teraz w związku z tym mogę napisać, że jest Tak, że ksi plus c, o tak, dobrze. No więc te, teraz F równa się 2, a tutaj jest ksi plus c. Tak, i ta stała jest ważna, aczkolwiek można ją było wtedy. No dobrze, no to co to znaczy? To znaczy, że d po d psi, psi to miało być to f, to jest właśnie 2 przez ksi y, plus c, no to to się równa Aha, no plus, tak. To, to znaczy, że psi to jest dwa razy logarytm, prawda? Czyli to jest logarytm z xi plus c do kwadratu. No i jeszcze plus stała w tym logarytmie tak, plus D, więc ostatecznie pamiętamy, że ten, ta składowa metryki nazywała się E do 2 psi, to E do 2 psi, no to jest tam E do potęgi D razy, razy, xi plus c do potęgi czwartej, prawda? Do potęgi czwartej, dlatego że tutaj jest ta dwójka. No to może jeszcze wyłączmy to c do potęgi czwartej. To jest e do potęgi d razy c do potęgi czwartej, a tutaj jest 1 plus xi. Yy, przepraszam, plus xi yy, dzielone przez c. Xi dzielone przez c. No i yy, czyli to jest jakaś właśnie taka stała, którą zaraz będziemy tutaj skalować. Razy. Xi to było minus 1 przez R, tak? Xi było minus 1 przez R, tutaj wybrałem to C, minus 1 przez R. Xi, czyli 1 minus 1 przez CR. No dobrze. Więc proszę Państwa, po pierwsze, to chcielibyśmy, żeby dla dużych R tak daleko, jak, że te pola są słabe, żeby ta metryka nasza przypominała metrykę płaską. Co to znaczy, że dla r dążących do nieskończoności to powinny dążyć do jedności. No czyli chcemy, żeby ta stała była równa 1. Przepraszam bardzo, ale tu jeszcze do czwartej potęgi. To zobaczmy jeszcze, jak to, się, jak to wyrażenie zachowuje się dla, no bo ono dąży do jedności w nieskończoności, ale jak szybko. No to dla bardzo dużych r to jest bardzo małe, coś bardzo małego, a zatem dla r dążących do nieskończoności, to jest 1, plus 4 razy to coś, prawda? Czyli minus 4 przez CR. No proszę Państwa, ale pamiętamy, że y, że y, rozwiązanie Zagadnienia liniowego, prawda, polegało na tym, że to HKK K było równe 2m przez R. Ta stała może być dowolna, ale jak my ją interpretujemy? Jak my tę stałą interpretujemy? no daleko daleko jak metryka jest równa jedynce plus taki malutki dodateczek to wtedy tę stałą interpretujemy jako masę stąd wniosek że minus 4 przez c interpretujemy jako 2m no stąd prawda, wniosek, że ostatecznie nasza metryka ma postać taką. Na razie to jest metryka przestrzenna, prawda. czyli ds kwadrat równa się 1 plus 2, y, y, tak, c jest równe, czyli, czyli c jest równe minus m, y, tak, zaraz. Zaraz, 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 C to jest minus dwa przez M. Dobrze. Czyli nasza metryka będzie plus M dzielone przez dwa R do potęgi czwartej razy, no właśnie, metryka płaska. Yy, metryka płaska, delta i j, DXI, i, dxj. Proszę bądź za to, że ja tu wstawiłem tę masę. To nie jest oszustwo, bo ja tu nic nie zmieniłem, ja ją tylko zinterpretowałem, otrzymałem. Yy, otrzymałem, proszę Państwa, taki wynik, że tutaj musi stać sobie stała. No i ja tę stałą zinterpretowałem jako masę. Teraz tutaj jest następująca pewna taka rzecz delikatna. Mianowicie jak ta stała jest dodatnia, no to dobrze. A co by było, gdyby ta stała nie była dodatnia? A, proszę Państwa, to nie byłoby dobrze. To rozwiązanie, Schwarzschild dostał to, to rozwiązanie właśnie ze stałą M, ponieważ je skonfrontował z, z tym, co Einstein obliczył dla słabych pól. Że ta stała w nieskończoności musi wy, wynosić właśnie 2M. To, że nie mogą występować takie rozwiązania z cudzym słowie ujemną masą, to jest w ogóle bardzo ważne i ciekawe zagadnienie. No, ja go w tym, w tym wykładzie nie rozwinę za bardzo. No, Coś nie coś powiem, skomentuję. Po prostu takie rozwiązanie z M ujemnym byłoby niefizyczne, ponieważ by w jakimś sensie wymagało istnienia ujemnych mas. No, ujemne masy to by się jakoś tam odpychały pewnie z tymi dodatnimi. No, na razie takich, takich obiektów nie, nie znamy. W związku z tym interpretujemy to w ten sposób. No i proszę Państwa, teraz już powoli chyba dzisiaj będziemy. Kończyli te rachunki, ale powiem tylko, co zrobimy dalej. Mianowicie, zatem wymyśliliśmy już metrykę przestrzenną. No i do tego musi dojść jakiś człon y, czasowy. Aby ten człon czasowy wyliczyć, to też użyjemy twierdzenia, to bardzo prosto, twierdzenia Gausa Meynardiego, tylko dla tych powierzchni R równa się Konstans. No i to, to nam da równanie na ten człon czasowy. A dzisiejszy wykład może zakończmy jeszcze przepisaniem. Przepisaniem tej metryki do takiego formatu, jaki używał, jakiego używał Schwarzschild. No my wiemy, że on jest równo, równoważny, czyli zapiszemy to w ten sposób, że. No, to jest równe, prawda, 1 plus m przez 2r do potęgi czwartej, a tutaj zapiszemy tę płaską metrykę we współrzędnych sferycznych, no to jest dr kwadrat plus r kwadrat d omega. To jest ta metryka złożona z... W, w, na sferze jednostkowej. No i teraz, proszę Państwa, chcemy to przepisać w taki sposób, żeby współczy... chcemy wybrać inną zmienną, taką, żeby współczynnik przy y, tym omega, przy tej metryce czysto. Y, kątowej był równy po prostu kwadratowi nowej zmiennej, prawda? No więc w tym celu na przykład, żeby stosować się do, standardowego, do standardowych zapisów, to R, nazwijmy sobie R z kreseczką, to jest to R, ono tak występuje w podręcznikach klasycznych, więc będę się tego trzymał, to jest to R takie we współrzędnych jednorodnych i chcemy teraz to zapisać w takiej postaci, żeby współczynnik przy d omega był, nową, był kwadratem nowego r. I spróbujemy to zrobić, czyli tak ds kwadrat równa się 1 plus m przez 2 r do czwartej d r kwadrat plus no a tutaj będzie r kwadrat 1 plus m przez 2r do czwartej d omega kwadrat no i po prostu wprowadzamy taką zmienną nazwijmy ją sobie r o to jest ta ta stara r, że to jest równe r kwadrat. No bardzo to jest dobrze określone. To ma się nazywać r kwadrat. Prawda? Ten współczynnik. No co to znaczy? To znaczy, że r to się równa r kreska razy 1 plus m przez dwa. R kreska. No i teraz chodzi o to, żeby to przeliczyć do tych nowych zmiennych. No więc chcemy to przeliczyć na to nowe r, czyli tutaj powinno być r kwadrat. A to, co tutaj wystąpi, nazwijmy to sobie f kwadrat. czyli że f kwadrat dr kwadrat to jest ta wielkość razy dr z kreską. No dobrze, to znaczy, że tak f dr to się równa f, a teraz trzeba obliczyć różniczkę tego r, ale już wiemy, że r to jest tyle, prawda? Już wiemy, że r to jest tyle. No więc to będzie, przepraszam bardzo, tutaj jest do kwadratu. Tu jest do kwadratu, bo tu na kwadratach było do czwartej. No to przepisujemy. To jest 1 plus m przez 2r kreska do kwadratu d r kreska, no plus r kreska razy różniczka tego. Różniczka tego to jest 2 razy 1 plus m przez 2 r kreska, no już nie do kwadratu, razy pochodna wnętrza, a pochodna wnętrza, no to jest minus m dzielone przez 2r kreska do kwadratu. I to trzeba zamknąć nawias i to różniczkujemy po dr z kreską, więc tu stoi dr z kreska i to ma się równać o tyle. To ma się równać tyle, to znaczy ja biorę bez tych kwadratów, czyli to ma się równać 1, plus m przez 2 r kreska do kwadratu dr kreska uf no to proszę państwa no to to się uprości dr się uprości i patrzmy co zostaje to będzie f razy no z tego będzie 1. Aha, przepraszam bardzo, to dr, ojej, przepraszam, tutaj dr już nie ma, bo to wyniosłem poza nawias, prawda? Dobrze. No to jak podzielimy obie strony przez ten kwadrat, to tutaj będzie 1. A jak to podzielimy, to zostanie mi minus M przez 2R razy 2 przez 1 minus m przez 2r. No i to ma być równe 1, tak? Czyli to jest równe 1. No to to się, jak się złoży tam razem, to to będzie f. No i widać, że jak to się tam doda, to to będzie. Takie bardzo proste wyrażenie. R kreska minus M pół razy R kreska plus M pół. A to wystarczy sprowadzić do wspólnego mianownika i już to, już to będzie. No co to znaczy? Jeśli to razy to jest 1, to znaczy, że. I teraz już zmierzamy do końca. f równa się l kreska plus m pół dzielone przez l kreska minus m pół. No to warto to podnieść do kwadratu, bo to w końcu my szukamy tej, tej e, funkcji f kwadrat. Czyli tak, f kwadrat równa się r plus m pół do kwadratu, a tutaj jest r minus m pół do kwadratu. Och, jej, to proszę Państwa, 1 plus m pół do kwadratu, To jest r przez r kreską. Prawda? O. Czyli to jest yy, R przez R z kreską. A co to jest? Czym, czym różni się, proszę państwa, kwadrat różnicy od kwadratu sumy? No tym, że to jest ten kwadrat sumy, od którego odjęto podwójny yy, yy, dwukrotny iloczyn, prawda? Czyli to jest to samo co tu było, o to, czyli to jest znów r przez r kreska, minus podwojony iloczyn, prawda? Podwojony iloczyn, to 27, czyli to jest yy, to znaczy, przepraszam, nie podwojony, a cztery razy, cztery razy, dlatego że to do kwadratu to jest suma kwadratów plus dwa razy iloczyn, a to jest minus dwa razy iloczyn, czyli trzeba minus cztery razy m przez 2 l. No to teraz trzeba to właśnie podzielić licznik i mianownik przez to, czyli pomnożyć przez r z kreską przez tego. No to będzie 1 dzielone przez 1 minus 4m przez 2r. I to już jest to nowe r, nie to stare z kreską, czyli to jest 1 nad 1 minus 2m przez, przez r. I to już jest to nowe r. No i tym sposobem otrzymaliśmy wyrażenie na metrykę przestrzenną Schwarzschild'a. równorzędną, no więc mamy tak, ds kwadrat było równe 1 plus m przez 2r z kreską do kwadratu razy metryka płaska. A obecnie Przekształciliśmy to do takiej postaci, gdzie tam jest to f kwadrat, to znaczy 1 nad 1 minus 2m przez r, ale to już jest to nowe r, dr kwadrat plus r kwadrat d omega. O, to są dwa równorzędne zapisy tej samej metryki. Co to jest? To jest metryka trójwymiarowa, sferycznie symetryczna, której krzywizna skalarna jest równa 0. No właśnie, i tutaj w tym zapisie, w, tym, w tej reprezentacji jednorodnej występuje współczynnik 2 dzielone przez R, a w tej częściej cytowanej w literaturze Schwarzschildowskiej ten współczynnik tu występuje 2M przez R. No proszę Państwa, tu jest jeszcze oczywiście taka drobna uwaga, ale już jej nie będę rozwijał, że no dobrze, a co będzie jak R będzie równe 2m. To tutaj coś wybucha. No tu nic nie wybuchało. Omówimy to na przyszłym wykładzie. Co? W którym miejscu? Nie, ale bo ten kwadrat to jest r dzielone przez. L. Tak, tak, dobrze. Y... A, no tak, 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 tak. Przepraszam bardzo. Tak, 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 ale to... Tak, tak. Przepraszam bardzo, tutaj jest... Błąd w rachunku zrobiłem. Dobrze. Ale wynik był, jest dobry. Tak. Dziękuję bardzo.